Yo! To jest transmisja na żywo z obozu Wawanakwa, położonego w Muskoka, gdzieś w Ontario. Nazywam się Chris McLean. To ja poprowadzę dla was najgorętsze telewizyjne reality show. To będzie coś! Oto zasady. 22 śmiałków postanowiło spędzić 8 tygodni w tym nędznym, starym letnim obozie. Będą zmagać się ze sobą w różnych konkurencjach, a potem zostaną surowo ocenieni przez swoich kolegów z obozu. Raz na 3 dni jedna drużyna albo zdobędzie nagrodę, albo straci zawodnika, który uda się do portu wstydu. Potem wsiądzie do łódki przegranych i zniknie z wyspy totalnej porażki. Na zawsze. Wyroki będą zapadać tutaj. Podczas dramatycznych ogniskowych ceremonii, raz w tygodniu, jeden z obozowiczów nie dostanie pianki. Na końcu zostanie tylko jedna osoba, która otrzyma nagrodę w postaci wzmianki w brukowcach i niewielkiej fortuny, którą można przehulać w tydzień. Aby przetrwać, trzeba będzie walczyć z muchami, z niedźwiedziami grizzly, z obrzydliwym jedzeniem. Siemano. I ze sobą. Wszystko to będzie rejestrowane przez setki kamer zainstalowanych w całym obozie. Kto poradzi sobie z taką presją? Dowiecie się tego już niedługo na Wyspie Totalnej Porażki! Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Wyspa Totalnej Porażki. Witam ponownie na Wyspie Totalnej Porażki. No dobra, najwyższy czas poznać naszych obozowiczów. Są przekonani, że zamieszkają w wypasionym kurorcie, więc mogą się trochę wkurzyć, jak zobaczą ten obóz. Beth? Co słychać? Marzyłam o tym, żeby cię poznać. W telewizji byłeś wyższy. Dzięki. DJ! Yo! Cześć, Chris McLean! Co u ciebie? Ej, na pewno dobrze trafiłem? A gdzie jest basen? Tak, stary! To tutaj, obóz Wawanakwa! W prospekcie wyglądał o wiele lepiej. Witaj, Gwen! To zamieszkamy tutaj? Nie, ty zamieszkasz tutaj. Ja mieszkam tam, w luksusowym domku z klimą. Nie pisałam się na coś takiego. Co ty powiesz? Serio? Prawnicy mają jedną zaletę. Zawsze robią sterty kopii. Nie mam zamiaru tu zostać. Świetnie. Mam nadzieję, że umiesz pływać, bo łódź odbiła od brzegu. Drani. Chris McLean? Yo, ziom! Miło cię poznać, ziom! Siemka, Jeff! Witaj na wyspie, ziom! Dzięki, ziom! Jeszcze raz usłyszę ziom i puszczę pawia. Ej, ludziska! Poznajcie Lindsay! Niekiepska laska. Cześć! Wiesz co? Wyglądasz jakoś znajomo. Jestem Chris McLean. Gospodarz programu. Och, tak! Znam cię z telewizji. No tak. Heather! Cześć! Będziemy przyjaciółkami przez całe 8 tygodni.
Duncan! Witaj! Nienawidzę niespodzianek. Wiem, twój kurator sądowy poinformował mnie o tym. Ostrzegam, że jak będziesz sprawiał kłopoty, wrócisz do poprawczaka. Kumam przekaz. Zobaczymy się przy ognisku, mała. Co? Spadaj, leszczu. Dzwonię do rodziców. Nie zmusisz mnie, żebym tu została. Panie i panowie! Tyler! Moje buty! Ale miałeś wejście, stary! Witaj w obozie, Harold! Co on się tak gapi? Znaczy się, będziemy siedzieć w jakimś obozie, a nie występować na scenie. Jak byś zgadł? Tak, to rozumiem, będę miał pole do popisu. Zawodnik numer 9. Cześć, Trent! Cześć, miło cię poznać, stary. Widziałem cię w Gwiazdach na lodzie, żółwik. O, dzięki, Kolo. Fajnie, że ci się podobało. Widziałam to. Gościu upuścił partnerkę na głowę. Dostali najwięcej SMS-ów. Szczęściarze, też chciałbym upaść na głowę. Ja też. To konkurenci? No trudno, dobra. Hej, co tam? W porządku. Nasza surferka, Bridget. Witamy! Po co ta decha? To nie Malibu, maleńka. Zapewniano mnie, że będzie plaża. I jest! Świetnie. No dobra, więc mamy... Au, kurde, to boli! Siemka. Cześć, jestem Jeff. Bridget. Ty! Ostrożnie, Stodecho! Cześć! Jestem Beth! Cześć! Dobra, poznaliśmy surferkę. Co jest dalej w scenariuszu? Ktoś chyba nie wypił cappuccino macchiato dziś rano. Goń się! Nasz następny zawodnik to Noah! Dostałeś informację o moich licznych alergiach? Ktoś pewnie dostał. Świetnie. Tu mam zamieszkać? Nie, wróć do mamusi. Nic tu po tobie. O, niezły piercing. Sam to robiłeś? Tak. Też byś chciał? Nie, dzięki. Mógłbyś mi oddać wargę? Dzięki. Ej, ludziska, Leszona już tu jest. Siema, skarbie, słodki jesteś. Co słychać? Możecie od razu rzucić ręcznik, frajerzy, bo to ja wygram. Jak leci, bracie, ale jesteś napakowany. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej laski jak ty. Jakiś problem? Jesteś taka wielka i głośna. O czym ty do mnie rozmawiasz? Podpadłeś mi. Licz się ze słowami. Ja ci pokażę dużą, owsiku. No co, strach cię obleciał? Nie krępuj się. Dobra, wystarczy. Wyluzujcie. Dzień dobry, Sadie, Katie. Tutaj spędzicie całe 8 tygodni. A niech mnie. Sadie, patrz. To obóz letni. Świetnie. Zawsze marzyłam o letnim obozie. Cześć, Ezekiel. Jak się czujesz, stary? Oto, to ptak przeleciał. Dobra, słuchaj, ziom. Wiem, że rzadko wychodzisz. Całe życie uczysz się w domu, bo twoi starzy to strasznie dziwacy. Staraj się nie odzywać i nie daj się wykopać z programu. Zgoda? Tak jest. Oh, to jest... typos. Cody? Kodzielski? Kododowicz! Ziom, ale tu kulaśnie! Widzę, że panienki już przyjechały. Ekstra! Daruj sobie, mały.
Ewa! Fajnie! Super, że wpadłaś! Au! Co ty tu masz? Handle? Tak. Jest twoja, ziom. Juhu! Chris! Co tu jest grane? Pełen odjazd! Juhu! Owen! Siemka! Czado Boże, tu jestem, Chris! Tak! Stary, tu jest po prostu! Czadowo. Tak! Czadowo! Uuu! Będziesz ze mną w jednej drużynie! O, mam nadzieję, że nie. Uuu! Może wystarczy? Sorki, ziom! Nie mogę się opanować! Spoko. Przedstawiam wam Courtney. Dziękuję. Cześć, wy też bierzecie w tym udział? Bardzo miło mi was poznać. Jak się miewasz? Jestem Owen. Dzień dobry, o... Ojejku. To jest Justin. Witaj na wyspie totalnej porażki. Dzięki, Chris. Fajowo tu. Żeby było jasne, wybraliśmy cię tylko ze względu na wygląd. Powiewa mi to. Fajne masz dżiny. Dzięki, Kolo. Ale wyglądają na lekko znoszone. Długo już je nosisz? Nie. Mam je od niedawna. O! Super! Kretyn. Hej, ludzie! Oto Izzy. Cześć, Chris! Cześć! Cześć! O! Ale nie fart! Ej, może coś jej się stało? To było... no... Niezłe! Tylko broda mnie boli! To jest letni obóz, ale czadowy! Macie tu papier maszę? A kiedy będzie obiad? To jest dobre pytanie! Wszystko po kolei. Najpierw zrobimy zdjęcie do reklamy. Przejdźcie teraz na koniec pomostu. Uwaga! Raz, dwa, trzy. O, okej, sorki, nie odsłoniłem obiektywu. Dobra, nie ruszajcie się. Raz, dwa, o, ale pech. Pamięć pełna. Chwileczkę. Pośpiesz się, mięśnie twarzy mnie bolą. Gotowe. Uwaga! Wszyscy mówią Wałanakła! No dobra, idźcie się osuszyć. Spotkamy się za 10 minut. To jest obóz Wałanakła. Wasz dom przez kolejne 8 tygodni. Wszyscy razem będziecie tutaj wspólnie mieszkać. Ostro ze sobą konkurować, a może nawet się zaprzyjaźnicie. Łapiecie? Ten, komu uda się zostać na wyspie totalnej porażki najdłużej i dostanie najwięcej głosów, wygra 100 tysięcy dolarów! Przepraszam, jak będziecie przydzielać nam kwatery, ja najchętniej wziąłbym pryczę pod nią. Pokoje są koedukacyjne? Nie. Dziewczęta zajmą jedną stronę domku, a chłopaki drugą. Przepraszam, Kyle? Chcę domek z widokiem na jezioro, jestem najładniejsza. Owszem, jesteś, ale tutaj nie ma to znaczenia. I jestem Chris. Muszę zamieszkać z Sadie, bo umrę. A ja mogę dostać szału. Poważnie. To się nie dzieje naprawdę. O, wyluzujcie. Będzie fajnie, jak na piżama party. Masz szczęście, że nie będziesz spać obok niego. Oto zasady. Podzielimy was na dwie drużyny. Osoby, które wywołam, grzecznie staną tam. Gwen, Trent, Heather, Cody, Lindsay, Beth, Katie, Owen, LeShauna, Justin i Noah. Od tej chwili oficjalnie nazywacie się... Wrzeszczące Susły! Tak! Jestem Susłem! Woo! Zaraz!
reszta ustawi się tutaj. Jeff, Bridget, DJ, Tyler, Sadie, Izzy, Courtney, Ezekiel, Duncan, Ewa i Harold. Ruchy, 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 ruchy! Ale Katie jest susłem! Ja też muszę nim być! Jesteś Sadie? No chodź, będzie fajnie. To takie niesprawiedliwe! Tęsknię za tobą, Katie! Ja też za tobą tęsknię! Wasza drużyna będzie się nazywać... Zabójcze okonie! Czadowo! Normalnie... niesamowite! Dobra, obozowicze! Będziecie podglądani przez kamery umieszczone we wszystkich publicznych miejscach na wyspie. Będziecie też mogli dzielić się swoimi najskrytszymi myślami, nagrywając pamiętniki wideo, by nasi widzowie wiedzieli, o czym tak naprawdę myślicie. Albo co wam leży na wątrobie. Dobra. To jest do bani. Nie kapuję. Gdzie jest kamerzysta? Hejka, ludziska! Posłuchajcie! Mam coś bardzo ważnego do powiedzenia! W porządku. Są jakieś pytania? Super. Teraz pokażę wam kwatery. Susły zajmą domek po prawej, a okonie po lewej. Piętrowe łóżka? Zupełnie jak na koloniach. Genialne spostrzeżenie. Och, zamknij się, dziwaczko! Nie głupia jesteś! To się czuje. Co robisz po babskiej stronie? Gdzie są gniazdka? Muszę podłączyć prostownicę! Gniazdka znajdziesz we wspólnej łazience, w tamtym małym domku. A gdzie jest spa? Muszę się odświeżyć. Co? Jakie spa? To jest obóz. Tu nie będzie jacuzzi, idiotka. Cieszę się, że będziemy razem, chłopaki! Kumacie, co nie? Znaczy nie! Nie o to mi chodziło! Uwielbiam laski! Tylko nie chcę z nimi spać! Nie, nie! To nie tak! Przepraszam, Chris. Czy będą się nami opiekować jacyś wychowawcy? Macie już po 16 lat! Sami moglibyście zostać wychowawcami na obozach. Więc jedynie ja... będę was pilnował. Rozpakujcie się, spotkamy się w kantynie za pół godziny. Uwaga, start! Chad! Kurczę, niezłą ma przeponę. Co to jest? Zgiń! Przepadnij! To było moje wyro. Niezły sposób na zabicie karalucha. Czadowo! Jak zauważycie robala, dajcie mi znać, dobra? Bo wiecie, też bym tak umiał. Laski lecą na twardzieli. Słuchajcie, łajzy! Wydaję żarcie 3 razy dziennie! I będziecie jeść 3 razy dziennie! Kaca w łapę! Pobrać żarcie i siadać na tyłkach, jasne? Przepraszam, oferuje pan zbilansowane posiłki? Bo grozi mi hipoglikemia, jeśli nie spożyję cukru. Dosyć! Siadać na tyłkach! Ale z niego świrus! Że co? Podejdź no tu, grubasie, bo nie dosłyszałem. Ja nic ważnego nie powiedziałem. Na przyszłość uważaj. Ty! Chudzielec! Dawaj talerz! Co jest, mała? Aha, nie zasłużyłam na odpowiedź. Talerz! Przepraszam, moja dietetyczka mówi, że mam unikać białego cukru, białej mąki i nabiału. Z
spoko, w tym tego nie znajdziesz. Super! Dobra, nie chcę już pierwszego dnia wyjść na zrzędę, ale mój obiad się rusza. Świetnie! Znieruchomiał! Witajcie, obozowicze! Ej, koleś! Możesz nam zamówić pizzę? O, spokojnie, szefie! Ta breja jest pyszna! Co nie? Za godzinę rozpocznie się pierwsza konkurencja. Ciekawe, co każą nam zrobić. Na początek pewnie będzie coś łatwego. O, ja... Już niedługo, na wyspie totalnej porażki. Pierwsze zadanie, skok z 310-metrowego klifu do jeziora. Patrzę na tego gostka i myślę, nie ma mowy, żeby to zrobił. Pomyślałam, że jeśli to zrobi, na pewno zginie. Zaraz umrę. Umrę i będzie ze mnie zimny trup. Aaaa!